Witam serdecznie, smaki grilla w domu z delikatesami centrum. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wprowadzić odrobinę dymu do naszej kuchni. Grill to właśnie dym, wysoka temperatura, która kojarzy nam się z majowym grillowaniem. Aby wykonać to w domu, będziemy potrzebować trzech rzeczy. Zioła twarde, czyli tymianek bądź rozmaryn, palnik, źródło ognia, kawałek blaszki albo jakiejś tacki, którą będziemy mogli wsadzić do piekarnika. Na początek musimy włączyć nasz palnik. Ustawiamy mniej więcej połowę mocy jego ognia i zaczynamy od rozmarynu. Delikatnie zagrzewamy go. Słyszymy, jak pracują olejki eteryczne, skwierczy delikatnie. Jeżeli one już się rozgrzały, zapalamy cały rozmaryn i razem z tym dymem na blaszce może lądować w naszym piekarniku, nadając smak potrawom, które się tam znajdują. Podobnie możemy zrobić również z tymiankiem. Tymianek może być oczywiście cytrynowy pod rybę. Pamiętajmy, że jest dużo delikatniejszy od rozmarynu, przez co wymaga troszeczkę mniej pracy z ogniem. Więc dosłownie na szybko zagrzewamy go i podobnie jak rozmaryn wrzucamy na blaszkę i ta blaszka ląduje w piekarniku. Możemy te zioła również wrzucić bezpośrednio do garnka bądź do rondelka, w którym gotują się nasze pyszności. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.